Klon, jesteśmy geniuszami! Wiem, nie musisz mi o tym mówić, przypominać. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson i jest ze mną dzisiaj mój, prawda, klon. Witam serdecznie. Witam, ale to jest w ogóle chyba pierwszy odcinek, który rozpoczynamy od razu razem. Nie tak, że ja do ciebie idę gdzieś, tylko od razu obok siebie rozpoczynamy. No tak. No tak. W każdym razie, słuchajcie, mimo tego, że się spotkaliśmy, to koniecznie, prawda, muszę powiedzieć o kilku ważnych sprawach, takich jak na przykład to, że są live'y na Twitchu co jakiś czas, w sensie, że są, prawda, co drugi dzień tak naprawdę, więc myślę, że warto wbić teraz przez weekend, może być mniej akurat, ponieważ wyjeżdżam, ale ogólnie to sobie streamujemy, więc zachęcam, to można wbić, jest, między innymi jest też Minecraft, ale jest go niewiele, ok, więc po prostu nie idźcie tam z myślą, że będzie Minecraft, przechodzimy sobie tam jakiegoś, nie wiem, Wiedźmina, przechodzimy sobie tam, nie wiem, gramy sobie w Lola czy coś, więc wbijcie tam po prostu na ludzi sobie posiedzieć ze mną, jeżeli chcecie i tyle. W każdym razie, wracając do tutaj YouTube'owych rzeczy, prawda, to koniecznie też zostawcie łapkę w górę, ponieważ fajnie wam idą łapki w górę. Ostatnio pod odcinkiem zostawiliście, znaczy nie pod wczorajszym, tylko pod przedwczorajszym, bo pod wczorajszym, a to aż warto sprawdzić, ile było pod tym wczorajszym, więc uwaga, sprawdzamy sobie, ile było pod wczorajszym i przedwczoraj. Wczoraj było ponad 3000 łapek w górę, więc bardzo wam dziękuję, a dwa dni temu było 5500, więc ja wiem, co ja tam zrobiłem na odcinku. Dałem wam po prostu czas na zostawienie łapki w górę, więc daję wam znowu tym razem 4 sekundy, nie 5. I macie 4 sekundy na zostawienie łapki w górę i napisanie komentarzu, że wam się udało. Uwaga, jestem ciekaw, czy wam się uda. 4, 3, 2, 1, 0. Myślisz, że się im udało, czy nie? Na pewno nie. No, też mi się tak wydaje, że raczej to te cienkie bolki to są i im się raczej nie udaje takich rzeczy zrobić. No, ale jeżeli się komuś udało, no to koniecznie pochwalcie się w komentarzu. Będzie mi, prawda, mega miło. Dobra, klon. Wiesz co, ja proponuję, bo ja sobie tu jeszcze chwilę pogadam, a ty idź się przebierz, co? Bo widzisz, ja się przebrałem, mam tylko okulary, a ty dalej w tym skafandrze chodzisz. Dzisiaj nie przeprowadzamy, nie słyszałeś, co ja ci mówię, co będziemy dzisiaj robić? Nie, właśnie nie przypomniałem sobie, żeś mi mówił. Mówiłem ci, ale nie słuchasz mnie jak zwykle. Mówiłem ci, że będziemy dzisiaj, że idziemy dzisiaj ogłoszenie dać na Palionowo, że szukamy trzeciej osoby, która będzie testowała Venomix. Więc nie będziemy iść tam przecież w takich strojach, idź się przebierz. Dobra, wracając do tego, co się tutaj dzieje na Palionowie, no to słuchajcie, przetestowaliśmy Venomix i okazało się, że jest to mega dobra mikstura, która sprawia, że wszyscy możemy być równi i tak samo silni. Więc potrzebujemy jeszcze jedną osobę, która to przetestuje, czyli tak naprawdę do 3 razy sztuka, żeby zobaczyć, czy aby na pewno jest to, jakby wam to powiedzieć, czy na pewno jest to bezpieczne po prostu, nie? Więc wydaje mi się, że musimy coś takiego zrobić. Tam jest jakaś tablica ogłoszeń na Palionowie, ostatnio widziałem, więc tam damy ogłoszenie po prostu, no nie do końca damy, powiemy wprost, że wow, Venomix jest do przetestowania, tylko po prostu napiszemy, że jest lek, który sprawia lek na siłę na przykład i kto chciałby się poddać testowi jego działania, nie? No i wtedy ktoś sobie przychodzi i go przetestuje. Zobaczymy, kto będzie chciał, czy Dave, czy Milki, czy Kloc może, nie wiem, no aczkolwiek Kloc jest niebezpieczny teraz, chociaż Dave też trochę, no więc nie wiem w sumie. No ale w sumie to trudno, trzeba to przetestować, w każdym razie to są warunki, jak to się mówi, laboratoryjne, więc po prostu sprawdzimy, jak oni się czują, czy jest wszystko ok, i z powrotem im to zabierzemy, żeby przetestować, pomnożyć ten Venomix i żeby wszyscy go mogli mieć. Kurde, o, klon, jedzie już, dobra, jedzie już do mnie, dobra, na całe szczęście, bo już myślałem, że będziemy wieki na niego. Jesteś? Jesteś? Dobra, czekaj, muszę sobie flaki założyć, bo ciągle się odbijam od tego, dobra. I co ci jest? Co? Co ci jest w twarz? Co ci jest? Co ty sobie w kulki lecisz? No zobacz, chodź do lustra jakiegoś. Czekaj, przejrzyj się w moim hełmie. Patrz. O Jezu. O czym się z twarzą zamieniłem? No widzisz, co jest twoją twarzą? Ej, ale dlaczego tak jest? Czujesz, ale nie czułeś tego w ogóle, że coś jest nie tak? Nie, ale chciałem zjeść chleb i nie potrafiłem. Chcę w nos walłeś, okej. Okay. Dobra, ale... Nie było, ale stwierdziłem, że tam równie wygląda z tym, nie? Dobra, czekaj, musimy... Czemu tu jest jedna łódka i akurat nie jest krowa? Czekaj, bo ja tu... Ale co teraz muszę zrobić? Co teraz? Ja nie wiem w sumie, ja nie wiem. Nie mam pojęcia w sumie, co... No ale to nie przeze mnie, co ja ci zrobiłem? Przecież to nie moja wina. Przed chwilą tak nie miałeś. Chyba tak nie miałeś przed chwilą. Nie jest skafander, więc może miałem. Może miałeś, no. Wracaj tu. Gagatku. Nie no, zostaw mnie, czekaj, bo ja chcę łódkę zdobyć, żebyśmy mogli popłynąć. Bo musimy do Palionowa popłynąć. Do Palionowa, no. Pojedziemy. Czym?
No przecież, zapomniałem o wagoniku, kurde, już chciałem płynąć. Dobra, chodź, w takim razie jedziemy wagonikiem, chodź. Tutaj ostatnio dopracowaliśmy tutaj taki schemacik, zaraz wam to pokażę. Nie wiem, czy ja to już pokazywałem na odcinku, czy nie? Tak, pokazywałeś. Pokazywałem, dobra. W każdym razie pokazywałem drogę do ciebie, nie pokazywałem drogi na palionowo, więc teraz pora pokazać drogę na palionowo. Nara. O, nawet pa, równo ze mną jedziesz. Co? A przekliknąłeś tą dźwignię? Nie. A, ja przekliknąłem. Widzisz, jak no jestem. Nie. Ale kurde, to twoja twarz. Nie mogę wytrzymać, jak ja to widzę. Dobra, no. No dobra, no nie obrażaj się, no to może ci się to naprawi. Ale nie wiem. Przecież ciebie, ty wiedziałeś, że taki efekt. Nie wiem, ale gdybym wiedział. Ale jaki efekt? Ja tak nie mam przecież. A ty tak masz. No ale ty brałeś dzień później, to może 24 godziny trzeba odczekać. O kurde, faktycznie. O kurde, czy to jest. Nie, proszę, ja tak nie chcę. Nie, czyli ja tak będę miał jutro? Najgorzej. Nie śmiej się, to nie jest zabawne. Ja tak nie chcę mieć. Nie, a masz w ogóle tabliczki jakieś? Kurde, ja nie mam żadnych. Ale chyba mam w domku swoim, to dobra, to może nam się uda jakoś to zdobyć. Nie, no jaki ten tunel jest długi, na całe szczęście jedziemy obok siebie, to sobie mogę na ciebie popatrzeć i się pośmiać. Nie będziesz chyba nie śmiał. No będę. A wiesz, że ja cię mogę teraz odepchnąć w drugą stronę? Co musisz? Odepchnąć cię mogę w drugą stronę, żebyś pojechał. Nie odpychałem. A jednak nie mogę, jednak nie mogę. Co są? Zasilane tory. No, no. Ale i tak by to nie odbiło chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, ej, dobra, dojeżdżamy, bo jest pierwszy skręt. A tam jest kilka skrętów, tylko już jesteśmy na miejscu później, więc mega spoko. Więc już jesteśmy tuż. Tuż. Jak się pisze tuż? Ty uszy. Ty, gdzie ty jesteś? No jadę, bo mnie przyhamowało tam. Aha, dobra. Jezu, już myślałem, że cię cofnęło. Jeny, ale długi jest ten tunel strasznie. Jedzie się tu dniem i nocą. O nie! O, ty jesteś jakaś. Ale to nie ja zrobiłem, ten wagonik wrócił po prostu stamtąd. Ale no tak, ja nie miałem wagonika. On po prostu zjechał z góry, no to widać u mnie. Zobaczysz se później na nagraniu. Co? Pamiętasz, jak to działa, że wagonik się renderuje, wie. Tak, no ten wagonik musiał pojechać kiedyś. Po prostu się odbić i dopiero teraz pojechał dalej. O nie, tu najgorzej. Są takie skręty. Ale dobra, już jesteśmy blisko. Po prostu nie mogłeś zrobić, tylko zakręcałeś cały. Najgorsze, że my musimy tędy wrócić jeszcze, jest tylko jeden wagonik. Już wiemy, dlaczego się odbił. Tak, coś ogarniemy. Co to jest, stary? Co? Ej. A, nie, to jest klatka, którą ja ostatnio tu postawiłem. Na ciebie! A, żartowałem. No nie bij mnie, chodź, czekaj. Musimy znaleźć ten. Po co my przyszliśmy? A, ogłoszenie, tabliczki musisz, bo tabliczki potrzebujemy. Tabliczki. Czekaj, o, mam tabliczki, idealnie, chodź. Idziemy zostawić ogłoszenie w Palionowie, że tabliczki, znaczy, że tabliczki, Boże. Że ten test na tego trzeba zrobić. O kurde, tu... Tu, patrz, jaką tablicę piękną ogłoszeń mamy, widzisz to? Uwaga. Ogłoszenie... Pierwsze. Parafialne. Poszukujemy... chętnego do testu naszego... Specyfiku. Leku... Specyfiku? Dobra, specyfiku, podoba mi się. Specyfiku... na... nieograniczoną nie, tak siłę. Nie pisz, bo czemu? Się zorientuje, że... Dobra, to po prostu na siłę. O, na siłę. Na siłę. Chętnych... inaczej, nie. Proszę się zgłaszać na... telefonu. Na numer... telefonu. I teraz numer telefonu, kurde, musisz podać swój. 72. No. 73. No. 45. No. 339. Dobra. Więc mamy twój numer telefonu, to jest, podpiszemy klon. Albo nie, doktor klon. Nie, Dyryka. Żeby nie... Aha, ale klon to może być, że nazwisko. Doktor klon, że nazwisko. Nie będę wiedzieć, że chodzi o ten. Że chodzi o ciebie. Dobra, mamy zostawione to. Mamy. Kurde, ja nie mogę na ciebie patrzeć. To jest... Patrz. No nie, no muszę, bo. Nie, no ja mam nadzieję, że jutro tobie też się tak stanie.
A jestem ciekaw, ale czekaj, no bo wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że nawet jeżeli mi się coś takiego stanie, to dzisiaj się śmiejemy z ciebie, jutro też się będziemy śmiali z ciebie, bo ty będziesz miał dalsze konsekwencje tego. Ze mnie będziemy się śmiali tylko ostatniego dnia, kiedy ty już tego nie będziesz miał, a ja to jeszcze będę miał. A może mi się już skończy jutro? Nie, ja czuję, że coś tam się pojawi u ciebie ciekawego jeszcze nowego. Ja nie wiem, może ci dżem wypłynie z oka czy coś, nie wiem, zobaczymy. Żeby to ale... zaraz nie musiał ci z oka wypłynąć. No, wiesz, się tam nie zesraj, nie? No to chodź. Patrz, ej, poczekaj, pokażę ci coś. Masz to. Łyknij se. Cię ugoszczę, że tak to ujmę. Rum. Smakowite, co? Ja też se wypiję. O! Ale ty, więcej... Zwiększenie zdrowia, absorpcja, kurde. No. Ale koks, jesteśmy teraz silni. Widzisz, to jest... Ty! No. To ruszamy do naszego specyfiku. Dobra, a jak to tam dodamy, to co? Kurde, to już będziemy niezniszczalni totalnie. Dobra, no, słuchaj. Mam złą wiadomość. Zamknij te drzwi. Masz swój wózek? No, chyba cię straszy. Trzym się. No nie, no pójdź mnie. Gdzie? Dobra, no i musisz sobie dać radę sam. Mam nadzieję, że sobie tam wózek ogarniesz. Albo na piechotę, dawaj. Masz wózek czy nie? Bo nie wiem. Lecę na piechotę. No nie, no, serio, nie masz wózka? Nie, bez prawdy. Ej, kurde, wózek! Ale czekaj, bo nie o to chodzi. O co? Co się stało? No masz wózek po drodze, ci zostawiłem. Będziesz miał wózek po drodze, tak ci leży, bo go rozwaliłem, więc leży w formie itemka. Ale musisz się śpieszyć, bo może zniknąć. Dobra, spieszę. O, widzę cię, już go masz. No, mogę. Tylko teraz ja w dobrą stronę poleciał. No nie, no to musisz go popchnąć i siąść od niego. Do niego od razu. Już jadę. No, dobra. No to w sumie wracamy, czekaj, czy my coś jeszcze mamy do zrobienia, czy nie? Kurde. Ja jakieś nowe rzeczy wybudowałem, ale to moje. Ta? No. Ale to może w next odcinku mi pokażesz. Dobra, w każdym razie słuchajcie, cel na dzisiejszy odcinek został osiągnięty. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Na kolejnym odcinku, prawda, z klonem zobaczymy, czy jutro też mi się stanie coś takiego jak mu, mam nadzieję, że nie. Dodatkowo wbijcie na plusa, ponieważ tam są odcinki za Among Usa, więc tam myślę, że warto wbić. Tam staram się być daily, oczywiście teraz coś czuję, że mi się może ten weekend lekko załamać, to moje daily. Ale po przyszłym tygodniu znowu wracam, żeby nagrywać, prawda, dla was dziennie tam Among Usa, więc zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa!